Państwo, drodzy zawodnicy, drodzy trenerzy, drodzy kibice, chciałbym bardzo serdecznie podziękować na początku przede wszystkim organizatorom dzisiejszego spotkania, czyli drużyna Tour 1921 Turek. Chciałbym również, aby to dzisiejsze wydarzenie było początkiem wielkiej sławy Turku, tej historii, o której pamiętamy i tej historii, którą chcemy, aby tworzyła się na naszych oczach. Szanowni Państwo, po raz trzeci pod rząd w historii Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej we finale Pucharu Polski spotkały się te same zespoły. I świadczy to przede wszystkim o tym, że to są najlepsze drużyny dziś w Konińskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej. Drużyny, które reprezentują Koniński Związek na poziomie trzeciej ligi. Serdecznie gratuluję Wam tego, że dotarliście do Pucharu Polski. Wiadomo, że Puchar Polski rządzi się swoimi prawami i dziś wynik był sprawą otwartą do samego końca. Dziękuję za to widowisko, które stworzyliście. Widowisko, które na pewno podobało się wszystkim sympatykom piłki nożnej. Dziękuję kibicom, którzy również dopisali na dzisiejszym Pucharze Polski. Cieszymy się, że nie tylko w Kleczewie, nie tylko w Koninie, ale również w innych ośrodkach Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej te finałowe mecze mogą się odbywać. I tu z tego miejsca chciałbym poinformować Państwa, że w przyszłym roku finał Pucharu Polski na szczeblu Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w związku z obchodami setnej rocznicy istnienia będzie rozegrany w Kole. Chciałbym serdecznie podziękować sędziom, tym, o których się nie mówi, ale jeżeli się nie mówi, to jest dobrze. I dzisiaj ta praca arbitrów była naprawdę bardzo dobra. Dziękujemy za Wasz obiektywizm, za Waszą pracę, zaangażowanie. Dziękujemy delegatowi bezpieczeństwa i cieszymy się, że chyba z tego zespołu miał najmniej pracy, bo zachowanie kibiców, zachowanie zawodników, sztabów szkoleniowych było w duchu fair play. Szanowni Państwo, życzymy, aby nasz reprezentant Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w tej edycji Pucharu Polski godnie reprezentował na szczeblu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz później w dalszych rozgrywek Pucharu Polski. Serdecznie dziękuję drużynie Górnika Konin, która dzisiaj musiała uznać wyższość Sokoła Kleczew. Wierzymy, że już 1 maja będzie okazja do rewanżu i obydwu zespołom życzymy dalszej rywalizacji, tak jak dziś, tego 1 maja w duchu fair play, a niech wygra. Bardzo ciekawe przemówienie prezesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej, pana Grzegorza Pietrzaka. Dwie ważne informacje. Pierwsza to nawiązanie do tej historii piłkarskiej Turku, o której też mówiłem podczas transmisji, ale również